Witam Was z tej strony, Lekret, Wasz ulubiony vloger. Od dawno nie nagrywałem, to już nie wiem, kim jestem dla Was ulubionym. No, jadę z małżonką moją, Anią. Aniu, przedstaw się, przywitaj. Co mam się przedstawiać, jak już powiedziałeś? No to dobra, ty powiedz cześć wszyscy, a nie się dyskutujesz, no. Słuchajcie, jedziemy na zakupy, ryzykujemy mandat 25 tysięcy euro. Nie, bo na zakupy możesz pojechać. No dobrze. No tak, w sumie tłoku więcej niż dwóch osób nas nie ma, chociaż w niektórych kręgach mówią, że ja za 2,5 już wychodzę. No, więc jedziemy na te zakupy. Na zakupach coś kupimy. Mamy nadzieję, że będzie papier toaletowy. No, przydałby się. Bo na całym świecie są braki. Ja tam mam gąbeczkę i mydełko, ale niektórzy używają papieru. Dobra, nie wnikajmy, bo to wejdziemy w jakieś dziwne tematy. No już zaczyna. No, więc jedziemy na zakupy, moi drodzy. Podstawowe produkty kupić, czyli smarowanie, wędlinę. Na szczęście piwo mamy, tego nie musimy kupować. To żeśmy zabezpieczyli, te produkty płynne. Zresztą, i tak to jest w Niemczech, że papieru do dupy zabraknie, piwa nigdy. No, ale pogoda dzisiaj ładna, wczoraj też taka ładna była, nawet ładniejsza, słonko, przyjemnie grzeje, ale zimno, dobrze, że już tak nie wieje, ale wczoraj piździało i wiatr był taki, że że mnie przewiało, lumbago mnie połamało, dzisiaj do toalety szedłem na czworaka, bo nie mogłem się wyprostować, ale na szczęście już jest lepiej, już mogę chodzić, co prawda chodzę jak generał Jaruzelski, ale zawsze, jeszcze takie cyngle spawacza by mi się przydały. Bym wziął wtedy orędzie do narodu. Dobra, tyle, bo już głupoty pierdzielę od 5 minut. Ani żyjemy, mamy papier toaletowy. Niestety można tylko jedną kupić paczkę, ale zobaczcie, jaka duża, luksusowa. O, kupiliśmy klopapier i to jest nasz największy sukces dzisiaj. Nawet łyskacz na promocji tak nie cieszy, jak ta duża paka papieru toaletowego. O, już ile tam? Dwie rolki nam zostały? Tak, stoję, co w kuchni jest, aha. No to już... znaczników papierowych niestety nie ma, ale może... No to już sięgło dna, że tak powiem, nasze zapasy, ale odbudowaliśmy, ile tam jest chyba? Tam jest sporo. 24? No, chyba tak. 24 rolki. Ale wiecie, no ceny tutaj są w sklepach normalne, ale patrzyliśmy na tym... ja wczoraj spierdolnąłem na live, bo 96 rolek kosztuje 100 euro. To trochę kosztuje, nie? Ile to z 10 euro? Nie, 4,99. A tu widzicie, 4,99 za 24 rolki. To bardziej się opłaca kupować rolki na ten w sklepie niż na Amazonie, a nie na Allegro. Pewnie. Ja powiedziałem na Allegro. Jak to jest, czek? A jeszcze były takie mniejsze, nie? Aha. Bo jak zobaczyłam, że te duże są, to... No, to lepiej duże. Mówiłem, że to wiozą, ludzie przestaną tak szaleć. Chyba co czwartek dowożą, bo w tamtym tygodniu też dziewczyny mówią, no, i co tam widzieliście? No, pani w kasie za pleksą siedzi. To jest bardzo dobre, bo klient na nią nie nakaszle i ona na klienta też nie. Się do niej uśmiechnąłem, że flat screen TV zrozumiała. Nie, uśmiechnęła się. Bo ja sama nie do końca zrozumiałam, co znaczy. Ale ona uśmiechnęła się. Tego. Myślę, że zrozumiała mój dowcip. A ty za dużo ze mną przebywa. Uśmiechnęła się, bo jest miła, no. Niemcy i mili. Ta pani jest bardzo miła. Tam netto akurat nie wszystkie są miłe, ale ta jest. No, owszem, tak. Ta jest sympatisze. Bo w Wedece wszystkie są bardzo miłe. Tak, to prawda. No i tak, sobie gadamy. No i jedziemy do domu w końcu. Nabyliśmy się całe pół godziny w sklepie, wystarczy. Narażać się, zwłaszcza, że ktoś tam nieźle kurwa kaszlał. Ale my mamy chusteczki takie nawilżane do podcierania dzieciom tyłków z mydłem, a każde mydło jest antybakteryjne i antywirusowe. Zawsze profilaktycznie przecieramy ręce po wyjściu ze sklepu i po wsiądnięciu do auta. Tudzież przed paleniem. Tak jest. No dobra, bujamy. Na razie to tyle.